Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek. Witam was w kolejnym bardzo dziwnym filmie na moim kanale, który nie jest żadną serią. Jest spowodowany właśnie Pucharem Świata czy Turniej Skoczni. Oczywiście witam was w DSJ4. No powiem wam, że wpadli na genialny pomysł. I dzisiaj sobie poskaczemy na tym cudzie Bigets HS1000. No jestem ciekaw, ile skoków uda się osiągnąć tak naprawdę tysięcznometrowych albo chociaż w wylądowanych granicach tego tysiączka. No i tu zapraszam was, na pewno będzie to wyzwanie dla mojej ręki, która już i tak jest wystarczająco dzisiaj znokautowana oddanymi skokami, więc jestem ciekaw, jak tutaj właśnie na tym bigecu będzie mi szło. No i rozpoczynamy pierwszy skokiem. Wam, że przeraża już mnie sama myśl, że muszę tak wysoko lecieć. Jeszcze nie ma turbulencji w locie. Ale już czuję, że spadamy coraz to niżej. No i 676, jak na pierwszy skok, nie ma tragedii, ale wiem, że stać mnie na więcej. Więc oczekujemy dalszych skoków. 676 to nie był wybitny skok na pewno. I na pewno nie jest to granica tysiączka. Czy 1000 metrów można skoczyć? Raczej tak. Podejrzewam, że nawet prosi więcej skoczą. Jakbym trochę poćwiczył na tej skoczni. No już czuję, jak zaczyna mi wajchlować nartami. A mi się zaczyna kończyć podkładka na mysz. Oj. I wylądowany! 807,5. No to już tak lepiej zalatuje. No, noty wiadomo, tutaj za styl nie będą wysokie. Za każdym razem będzie tu ten sam problem. No i dobra, lecimy po raz następny. No jak turbulencje już wchodzą, to trzeba kontratakować niestety. Tak jak tutaj już widzimy, zaczyna wajchlować nartami. To wtedy troszkę odchylamy do tyłu postać. Potem znowu kładziemy się na narty. No ale momentami może być za późno. Tak jak w tym przypadku 751, ale nie wylądowany skok niestety. Pomimo tego jest to drugi rezultat. Więc ciekawie. No to następny. Kolejny do golenia. No mój cel dzisiaj trochę taki tysiączek. Chociaż 1000 metrów przekroczyć. W takim skoku. Ale znając życie, jak nagrywam, to tego nie uczynię. Bo to jest niestety, ale duże wyzwanie dla ręki i widzicie, co się dzieje. Pierwsze trzy skoki były jeszcze w porządku. Wylądowane, ten już 723, ale nie wylądowany. No i tak jak mówię, tu się zaczynają problemy niestety natury technicznej, czyli brakuje miejsca na podkładce do myszy i muszę jeszcze dalej przesunąć ją. No i uwaga, popatrzmy. Ruszamy jeszcze raz. Myślę, że takie położenie się mocno na narty też wcale nie pomoże mi. Ale na pewno jest troszkę lepiej. Jest troszkę lepiej. Zaczyna mnie wyginać. Nie, to jest popsuty już skok. No około 700 znowu. 739, to 700 będzie za mną teraz chodzić. No to dobra, po raz kolejny jedziemy. Oj, spóźnione wyjście z progu. To może mi robić problem. No ale pomimo tego próbujemy. No, odchyl się troszkę bardziej. No właśnie. Podmuch wiatru robi swoje. 716, znowu 700. Co jest z tym 700-kami? Taki tysiak by się przydał. Ja nie wiem, jak ja tysiaka mam tu wylądować w takim bądź razie. Jak przy 700 mam problemy. No i dobra, ruszamy jeszcze raz zatem. Nie, za mocno położone już na narty. To już będzie popsuty skok, widzę to.
Pytanie, czy doleci jeszcze kawałeczek, jeszcze kawaluczek, jeszcze kawaluczek. Będzie dobrze, będzie dobrze. Wylądowany. 893,5. Jeszcze do 900 mogę spokojnie pociągnąć, bo jeszcze tą wysokość miałem. No, ale najdłuższy na razie skok. Zaczynamy podskakiwać do 900, no ale 1000, będzie ciężki. No to jest wyzwanie dla ręki niesamowite. Nadgarstek najbardziej dostaje. Czuję po prostu, jak mnie zaczyna napieprzać. Oj, 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 oj. Tutaj musimy wyprostować ten lot. Nie, to już jest po skoku. Najgorszy. 383,5, więc najgorszy skok. No ale już wiedziałem po wyjściu z progu. Za mocno położone na narty. Nie byłem w stanie się odchylić już. I uspokoić tak naprawdę tych podmuchów, jakie dostałem prosto w narty. No i... kolejny, uwaga, to może być bardzo podobny, mój nadgarstek prosi się o odpoczynek, no i ja, no i właśnie o tym mówię. Nadgarstek mówi nie już powoli, no ale jeszcze będziemy się starać, jeszcze spróbujemy parę prób, na pewno będę chciał jeszcze spróbować, żeby osiągnąć tą odległość, bo no, to jest wyzwanie, to jest mój cel. 1000 metrów, kurde. Czy uda się to dzisiaj zrobić? No, coraz bardziej w to powątpiewam. No niestety, wyjścia z progu mi teraz nie pomagają. Bo mam problemy potem uspokoić się w locie. Moja taktyka, która była nieomylna na matysówce, tutaj zaczyna tracić swoją wartość, no. No i tutaj znowu ten sam problem zaczyna się robić. No ale może jakoś uratuję ten skok. Nie. Ten sam błąd. A wdrożyły się problemy, moi drodzy. Próbujmy spokojniej w to podejść, bo niestety, ale troszkę tutaj za bardzo poszedłem. No nie, nie mogę. No nie mogę, no kurde, co jest? Ile tu było? 496 dopiero, no to nie jest daleko. Wręcz przeciwnie powiedziałbym, to jest blisko. Nie wiem, czyżby podmuchy wiatru się nasiliły jednak. Są mocniejsze niż by się wydawało od początku. Nie, tutaj już jest problem. Nachylony zawodnik, narty próbujemy za mocno odchylić. I potem niestety powoduje to upadek. Spokój przede wszystkim w głowie sobie ten skok, bo jak nie uspokoję sobie w głowie tego skoku, to nigdzie go nie uspokoję. No jest wylądowany, no ale to jest 763,5. My mierzymy trochę więcej już teraz. Mocne położenie na narty nie daje nic. Odchylenie się zwalnia niestety tą prędkość, którą mamy. I to też nie jest za dobre. Zobaczmy teraz, jak pójdzie. Wygląda to obiecująco. Wylądowany, ale to jest 707. A grze niewybitnie. Mówię, w tej ostatniej fazie już mi brakuje sił po prostu, żeby tutaj cokolwiek zrobić. Spróbujmy teraz. Jest na to duża nadzieja, że w tym skoku się uda. Podstawa wylądować. Nie. 745,5. No mówię, zalecę za statycznie. Jestem odchylony bardzo i niestety nie widać, żebym ulatywał te metry, wręcz przeciwnie, ja spadam z wysokości, no. Oj, 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 tutaj chyba za mocno poszedłem, ale to może się powiedzie. No, troszkę daj.
Oj, 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 oj. Ale go tutaj sturbulnowało, no. 754,5 metra. Nie no, tysiak to będzie ciężko, już to widzę tutaj. Moje starania chyba pełzną na niczym. No chyba, że się w końcu uda, popatrzmy. To wygląda obiecująco ten skok, powiedziałbym. Nie, za wysoko. No, ale jeszcze ratuje, nie, nie da się tego odratować. 627,5 do tysiaka to jeszcze ho, ho, ho. Proszę pana. Ale wiem, że to się da zrobić. Wystarczy dobre wyjście z progu. Nie, ale nie tak. Nie tak, bo to jest po prostu proszenie się o koniec kariery w skokach. No, nie oszukujmy się. Staram się troszkę opanować nad nartami, ale ten skok nie będzie wtedy taki długi, jakbyśmy sobie życzyli. No jeszcze parę metrów, uciągnij, nie. 702. No to tutaj zmęczenie niestety robi swoje. Ja już po prostu mój nadgarstek już pod 600 metrów, jak zaczynamy lecieć, to już mówi dosyć. Dobra, 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 uspokój to! Nie, nie da się. Ja się tak zastanawiam, czy aby nie wyjść wcześniej z progu, no. To jest też dla mnie zagwozdka teraz, bo może to jest w tym metoda jakaś. Żeby po prostu przelecieć to jakoś. Dobra, teraz spokojnie, nie. Odchylił się za mocno. Albo spać z progu, żeby po prostu mnie ten wiatr podnosił tylko potem. No też jest jakaś metoda. Technika po prostu. No ale nie, tutaj się nie da nawet nisko za bardzo lecieć, widzę, bo od razu się wdraża, no właśnie to. Bym chciał bardzo nisko lecieć, to by była dla mnie metoda najlepsza, ale nie da się, trzeba niestety próbować z tym, co mamy. Spokojnie lecieć, bez gwałtownych ruchów. No ale widzicie, niech bez gwałtownych ruchów. A skoczek sam mówi, pierdzielę to. Ja lecę po swojemu, 474. O, ciepierunie. No, ale jest to ciekawa, na pewno ciekawy obiekt. I dobra, próbujemy teraz, nie? Nie wylądujesz nawet tego, 400 metrów, po raz kolejny, no. No ten odcinek może trwać długo, ostrzegam. I próbujemy teraz troszkę odchylić go, tego skoczka, żeby on tak nie leciał. On za szybko pędzi momentami i uwaga, 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 nie. 641,5 niewylądowane w dodatku, więc nie zaliczamy tego oczywiście. I próbujmy tak, może tak to się powiedzie. Jest nadzieja na to. Na ten skok jest nadzieja, moi drodzy. Jest nadzieja na pewno. Nie wylądował! A to jest tysiak? Nie, 903,5 dopiero. Jezu, ja myślałem, że to będzie już tysiak. A tu dupa. Niewylądowany w dodatku. Ale była to dobra próba na pewno.
Bo uspokoiliśmy troszkę go, teraz dobrze, położenie się na narty, troszkę go tutaj trzeba... Nie, nie, już go skrzywiło. Za mocno go skrzywiło i 735 metrów w tym momencie, no. O Jezu, mój nadgarstek. Czy ja tu będę w stanie tysiaka skoczyć? Ho, ho, ho. Pewnie za jak oddam z milion prób, to tak, ale... Wylądowany, ale to jest 771,5, to nie jest daleki skok. No wręcz przeciwnie, do tysiaka brakuje od groma metrów. No więc następna próba, moi drodzy. Zobaczmy, jak tym razem to pójdzie. Nie. Już było widać, jak te narty zaczęło porywać. A jak narty zaczyna porywać, to znaczy, że nie da się. Jak mi się uda skoczyć kuźwa dzisiaj, to będzie jakiś cud nad Wisłą. Naprawdę. No, na razie widzę, że zaczyna... Nie, 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 nie porywaj tej narty! Zostaw ją w spokoju! Żeś się uparł na tą nartę tej. Intento 71,5, no. Menda po prostu. O! To był skok piękny. Nawet nie wylądowany. 86 metrów, dobra, tutaj dla pokazówki, żeby ręka chwilę mi odpoczęła. Zostaw tą nartę w spokoju. Nie wylądował na tego. 791. Ale widać, jak ja chcę się mocniej położyć na narty, to on pierdzieli. Nie, 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 ale uspokój się. Nie pozwolę ci tego zrobić. Oj, oj. Nie. Tutaj to już przesadziłem, no. Przesadziłem to. A tu trzeba niestety, ale... Moja ręka już jest za stara na to. Nie wam zawody na bigecu, to byłoby coś. No nie, nawet tego nie wyląduje. 588. A gdzie tu? A gdzie tu do tysiaka? Tu jest dopiero 800. Ciężki orzek do zgryzienia. Belki nie chcę podwyższać. Bo im belka bardziej pójdzie w górę, tym gorzej dla mnie. No. Nie. Zastanawiam, czy lepiej tutaj się bardziej położyć na narty? Położenie się na narty oznacza, no... No, 815,5. Daleka droga do tysiaka. Moja ręka mówi kończ, weź mój wstydu oszczędź.
Na pewno któryś z was te tysiak osiągnął, to nie ma opcji. Ja podejrzewam, że też osiągnąłem już nie raz. Ale po prostu... Tak. Dobra, już. Opanuj się. 563,5. Tarczy tego. Cię wkurzę zaraz tą belkę obniżę. Moi drodzy, to zaczynało już płynąć, tak jak powinno. No ale niestety nie popłynęło tak jak powinno. No i teraz jak daleko? No, bowiem ma możliwości. Jezus, ustał. No właśnie nie ustał. Mi się teraz cieplej zaczyna robić w tym pokoju, więc... Ręka się już nagrzała wystarczająco, myślę. No właśnie. 703,5. A gdzie tu do tysiaka? Do tysiaka, ho, 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 jeszcze chciałbym polecieć. O nie, ale zdupiłem to. To już był dobry lot, to już szło tak jak powinno, ale zdupiłem, bo mnie ręka rozplała. O wow, moja ręka. No lewą to ja wam nie skoczę tego. Nie jestem przyzwyczajony. 22 minuty odcinek, a tu dalej tysiaka nie oglądamy. Ale wy lubicie jak ja się męczę w takich sprawach. Nie? 818. Piąta lokata z tych wszystkich prób, które oddałem. O, tutaj spóźniłem wyjście z progu maksymalnie, jak się dało. Pytanie, czy to mi coś tutaj da? Nie. Pio, da ci. Biget ci na to nie pozwoli. W ogóle, test. Maksymalnie zjadę belką. Jadę z pierwszej. Tak dla testu. Nie. Znowu to samo. Wyrywa. Wyrywa. Ja dla testu chcę zobaczyć, czy jestem w stanie tutaj na tej belce osiągnąć jakąś odległość i żeby po prostu to wylądować. O to mi chodzi w tym momencie. Nie. Znowu błąd robię. Muszę mieć oparcie na tym. Jak jej nie oprze tego łokcia, to spierdziela gdzie se chce. No. Oj. Ale żeś poszedł, Tero.
No 800 było. Nie, nie było. Ale to jest metoda dobra. Wracamy do naszej... Nie chcę większej, ja chcę maksymalną tą belkę 20. No i zobaczmy. Może to jest jakaś metoda w tym wszystkim. No było 800, nie było, 796. Będzie to ciężkie. 26 minut odcinka, wy się wykończycie na tym odcinku. Oj, 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 oj. Nie! 724,5. Ludzie no, tej tamy 1000. Ja chcę tysiaka. Ja chcę tysiaka skoczyć. Gdzie? Ale było 1000! Kurwa, 1093! Ale nie ustanę, bo mnie wywaliło już, ty. 1093, jest! Udało się, moi drodzy, tylko że nie wylądowane. Nieistotne, ale 1093 metry. Dalej się chyba skoczyć nie da. Bo mnie od razu wywaliło. Nie, nie, nawet nie próbuj, typie! Ja tu próbuję skoczyć. Ale jest 1093 metry. Ja czekam, czy ktoś więcej tam skoczył. Teraz tu tylko wylądować trzeba jeszcze. No, ale nie tak, no. Gościu. 478,5. Trzeba to spokojnie zrobić. No i tak, trochę za mocno się położyłeś teraz. Nie, już ją zwieje. Już ją zwiewa. Ech! Muszę wrócić do swojego toru, lotu. Za mocno położony na narty jestem w pierwszej fazie i potem jest mi ciężko tego wybrnąć. O, teraz znowu trzeba będzie to prostować. Ale jest dobrze, Alek, jest bardzo dobrze. No dlaczego? 1047,5. Znowu niewylądowane. Dlaczego? No jeszcze żeś kuźwa chciał ciągnąć to typie. Ja to muszę dzisiaj wylądować, to nawet nie ma opcji innej. Znowu lecę za wysoko. No nie ma nawet 900. 841. No ale już wytrąciłem, nie położyłem się na narty dalej. I to był problem. Uwaga.
Uwaga, teraz, dobra, trzeba trochę to teraz odstawić. No za chwilę znowu się zaczną problemy w locie. Spokój z tym lotem, uspokój się tam. Ale krótko, to jest 800, tylko 11,5. No ale zaczęło mu targać jak szatanem tam już powoli. 31 minut odcinka, moi drodzy. Ale dwa skoki powyżej tysiaka były, choć nieustane. No i próbujemy. Kolejna próba. Jest dobry, spokojny lot. Uspokój to. Uspokój to. No i znowu! Czemu ja bym tego nie ciągnął? To jeszcze do tysiaka by doszło. Już ląduje, no. I nie wylądowuje potem. 893,5. Wszystko było na miejscu, tak jak powinno być. Dobra, jeszcze jedna próba, jeszcze jedna, potem jeszcze dwie, jeszcze trzy, jeszcze 10. Lodowane! Ale nie ma tysiaka, 918. Moje mięśnie wszystkie w łapie. Toż to jest wykończenie. 918,5 metra. Już ja to ręką nie ruszę. A jutro trzeba nagrywki zrobić kolejne. O jest. Nie, za krótko. No taki skok jak tamten to mi się już nie uda. Tam było idealnie. Położę się na narty, odpuszczenie. Wiatr mnie niósł wtedy po prostu, nie? To był najlepszy mój skok po prostu. No. Czasem takie skoki się zdarzają, raz na milion. Oj, tutaj to ja to czarno widzę przy tym skoku akurat. Chodź, odpuszczenie było dobre. Teraz połóż się na te narty. Zyskaj trochę tutaj. Oj, nie. Ruszyłem za mocno. A wiem, to już akurat mój błąd był. Za mocno ruszyłem i no, skoczek stracił kontrolę. Po prostu się straci kontrolę i nic na to nie poradzi. No, no to też straciłem już kontrolę, już wiedziałem to od początku. Wyjście z progu było kiepskie. To po pierwsze, po drugie położenie na narty zbyt mocne i obszerne. Potem już było ciężko, żeby nie wytrącić tego rytmu i przede wszystkim prędkości. No i ostatecznie widzieliście, jak to się zakończyło. Też mi się wydaje, że za mocno poszedłem. Ale jeszcze staram się to odratować. Raczej to nie będzie wybitny skok, moi drodzy. Chodź! Za duża prędkość przelotowa, 882,5. Nie panowałem już nad nim, nie? Co on tam zrobi, ten skoczek mój cudowny. Fajnie to wszystko wygląda, jak się patrzy na to z boku, ale im dalej się kurde leci, tym coraz to gorzej dla skoczka wygląda. No i widzicie, co się dzieje. Tutaj na 952 metrze skoczka po prostu puf,
I skoczek padł, nie? O. Jest to ciężkie, na pewno. Dobra, tutaj opanujemy go jakoś, myślę. Nie, nie opanujemy. To było pewne już od początku, że to padnie. O Jezu, 36 minut odcinka. Ja chcę tylko wylądować 1000 metrów, naprawdę, nic więcej. Już skoczyłem dwa razy po 1000, ale nie wylądowałem, bo kuźwa przy pierwszym skoku mi odcięło, a przy drugim myślałem, że już jest bóla, a to się okazało, że to jeszcze nie jest bóla. No nie! 850,5 dopiero, więc to na 900 nie było. To nie żałuję. Ale momentami za szybko aż leci ten skoczek i tu jest problem. Mamy 1160,5 metra, moi drodzy. Udało się, zrobiliśmy to. Mua. Ciśnij. Ja chcę to zobaczyć jeszcze raz. Z tej kamery nawet. Bo to może być bardzo ciekawe. Moi drodzy, spójrzcie na ten skok. Cudowny, przepiękny wyjście z progu. Idealnie wszystko odwzorowane. Leci, leci sobie. No, popatrzcie na ten lot, przepiękny. Ależ to normalnie piękne jest. No, leci, on tam dalej leci, moi drodzy. Tu go widzimy, on tu leci. Tu też leci. Jeszcze, leć, leć. I wylądował. Hurra! Jest! No. Więc moi drodzy, przepiękny skok. Przepiękny, normalnie aż to zapisz powtórkę jako Dzikus Alek. Tyk, zapisane. Dziękuję za uwagę, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. 38 minut na zegarze. Udało się skoczyć 1160,5 metra. To jest najdłuższy skok, jaki tu oddałem. Uwierzcie. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, papa. No i hej!